Witamy serdecznie wszystkich obecnych na webinarium Fundacji Fani Mani i Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. A więc proszę Państwa, dzisiaj na czerwono, a kolor czerwony odbierajmy jako symbol życia, czyli że dzięki czerwonym rozwiązaniom, o których dzisiaj mówimy, życie wstępuje w organizacje i mogą się lepiej rozwijać. Zwłaszcza, że za tym wszystkim stoi ogromna sieć firm zbudowana przez Fundację Fani Mani dla organizacji pozarządowych. I to są mosty, z których można na pewno czerpać nie tylko drobne darowizny, ale o wiele więcej. Ale o tym wszystkim opowie dzisiaj Marek Zywert, czyli współzałożyciel i współwłaściciel portalu Fani Mani. Mamy godzinę przed nami. Frekwencja bardzo dopisała. I sam jestem ciekawy, czego się dzisiaj dowiemy. Powiem tylko, że ostatni raz skorzystałem z aplikacji Fani Mani wczoraj, gdy rezerwowałem sobie hotel w Poznaniu. I mam nadzieję, że konto naszej fundacji się dzięki temu też powiększy. Marku, jakie fajne połączenie, tak. Dziękuję bardzo. Cześć wszystkim. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, za taką możliwość, żeby tutaj przed Wami wystąpić, powiedzieć to, co mam do powiedzenia ciekawego, pokazać różne ciekawostki i takie, że tak powiem, sztuczki, jak z tym można działać. Widzę, że Robert, miałeś takie ciekawe połączenie, no bo z Fani Mani generalnie pochodzimy z Poznania, chociaż nasz zespół teraz pracuje w pełni zdalnie już od długiego, długiego czasu. Dobrze, moi drodzy, bo czas ucieka. Ja oczywiście mam tam chyba z 18 slajdów, ale znając życie, może się okazać, że czasu mi może zabraknąć. Teraz tylko... Mam nadzieję, że mój ekran widać. Wszystko możecie potwierdzić. Jest. Dobrze. Moi drodzy, ja chciałem dzisiaj opowiedzieć o takich darowiznach, które nie bolą. Mimo tego, że na dzisiejszym spotkaniu będzie dużo szkła, które potencjalnie jak się rozbije, no to może coś boleć. Ale zacznijmy może od początku. W 2014 roku powstaliśmy z takim założeniem, z taką misją wspierania organizacji społecznych w finansowaniu ich działalności. I tak się stało, że akurat pierwszą rzeczą, którą wdrożyliśmy, którą uruchomiliśmy, były i są darowizny od zakupów online. Ale to nie wszystko, bo takich narzędzi w Fani Mani jest więcej. To dzisiaj nie jest tematem spotkania, ale chciałem Wam tylko uświadomić, że oprócz darowizn od zakupów online jest mnóstwo różnych rzeczy wspierających organizacje społeczne w pozyskaniu finansowania i bezpośrednio, typu zbiórki online czy darowizny na stronie organizacji, jak i pośrednio, czyli jakieś na przykład narzędzia do stron internetowych, narzędzia, które wspierają zbieranie teraz już 1,5% podatku. Ale to na fanimani.pl zbiera, możecie się później zapoznać. Moi drodzy, tak jak było też w zapowiedzi spotkania, będzie o słoikach, będzie dużo szkła. Ja tutaj tak zaczerpnąłem z takiego milionera, twórcy, autora wielu książek, Harva Eckera, który swego czasu już pewnie z 10 lat temu stworzył taką metodę budżetu domowego opartą o 6 słoików. I taki, w każdym słoiku są różnego rodzaju wydatki budżetów domowych. Można oczywiście to również traktować jako budżety firmowe, oczywiście z pewną modyfikacją. Wydatki konieczne 55%. To jest oczywiście taki według Harva dobry model, który wspiera rodziny czy budżety domowe. I mamy tutaj wydatki konieczne 55%, nieprzewidziane 15%, rozrywka, inwestycje, edukacja i pomoc innym, czyli to, szczerze powiedziawszy, co nas pewnie najczęściej w organizacjach społecznych interesuje. My oczywiście zachęcamy do tego, żeby w związku z tym, że ten słoik z pomocy może się kurczyć, może, nie musi się kurczyć, to zachęcamy do tego, żeby skorzystać z tego, co jest w pozostałych słoikach i zbierać po prostu procent od zakupów online. Darowizny od zakupów online, bo o tym właśnie dzisiaj mowa, od osób indywidualnych i firm. Każdy z nas
pewnie robi zakupy online. Nie wiem, czy znajdzie się tutaj osoba, która nie robi tych zakupów online. Pewnie nie. Każdy z nas częściej bądź rzadziej robi takie zakupy, ale również firmy kupują online. Firmy kupują online na Allegro, firmy robią rezerwacje w hotelach, wysyłają swoich handlowców, kupują tusze, tonery, inne materiały biurowe. I od każdych tych zakupów firmowych, indywidualnych, część pieniędzy może trafić do Waszej organizacji. Według statystyk 8 na 10 Polaków kupuje online i jest to ponad 100 miliardów złotych rocznie na zakupy online. Nie mam jeszcze raportu prognozy na rok 2023 oraz pełnych danych za rok 2022, jak on wyglądał, ale prognoza na rok 2022 wskazywała około 100 miliardów złotych rocznie na zakupy online. I teraz, jeśli pomyślicie o tym, że 1% z tego chociażby trafiłby do organizacji społecznych. Oczywiście w idealnym świecie, gdzie wszystkie sklepy internetowe, wszyscy, którzy kupują online, robią te darowizny od zakupów, no to, moi drodzy, mamy 1 miliard złotych, który może trafić do organizacji społecznych. Dlaczego jeszcze ten miliard nie trafia? No dlatego, że my rozwijamy się organicznie, docieramy do organizacji. No nie stać nas na szeroko zakrojoną kampanię informacyjną w mediach. O czym jeszcze chciałem powiedzieć w kontekście darowizn od zakupów online? Będzie teraz chwila smutku. To jest taki darczyńca. I trochę zastanawiałem się nad obecną też sytuacją, tak, że mamy pewną niepewność w tym, co będzie się działo w tym roku. Ostatnie 3 lata tak na dobrą sprawę serwowały nam tą niepewność bardzo często i myślę, że ten rok się nie zmieni, nadal ten pewien poziom niepewności i w gospodarstwach domowych, i w biznesach będzie dosyć duży. I teraz no, w przypadku, gdy wasz darczyńca, jego budżet uległ modyfikacjom albo skurczył się, bo musi teraz płacić więcej kredytu, bo ma wyższe koszty życia, no tak na dobrą sprawę wasz darczyńca może być smutny, bo chciałby wam wpłacić darowiznę, ale go po prostu może nie być stać na to, żeby tą darowiznę dla waszej organizacji wpłacić. Dlatego też warto pomyśleć o darowiznach od zakupów online, o takim rozwiązaniu, które może postawić tego darczyńcę w troszeczkę innej sytuacji. Okej, skoro teraz jest taka sytuacja, że ciebie na przykład nie stać, że zmieniły się twoje zarobki, zmieniły się twoje koszty, zmieniła się sytuacja w twoim życiu, to być może robisz zakupy online i dzięki temu możesz bezpłatnie wspierać naszą organizację. To moim zdaniem też jest taki argument, którym warto pomyśleć, warto wykorzystać w komunikacji, dać taką opcję wsparcia finansowego waszej organizacji bez tak na dobrą sprawę angażowania swoich własnych pieniędzy, bez wyciągania pieniędzy z tego 6. słoika pomocy potrzebującym. O co chodzi generalnie w Funny Money? Czy w Funny Money chodzi o wino? Tak, chodzi o wino. Nasz Tomasz, nasz programista swego czasu tak wymyślił, że jest to metoda 3 razy win. Wszyscy wygrywają. Tak? I tak wyszło 3 win, metoda 3 win. I tak to jest skonstruowane, tak jest model Funny Money skonstruowany, że właśnie z jednej strony mamy tych waszych wspierających darczyńców i kupujących, którzy kupują online produkt w tej samej cenie, nic nie dopłacają, bo to sklepy internetowe dzielą się zyskiem. Sklep internetowy ma sprzedaż, podzielił się oczywiście jakimś procentem od tej sprzedaży, ale dzięki temu ma też lojalnego klienta, który jeśli ma opcję na przykład zrobić zakupy w miejscu, gdzie darowizna jest niższa albo gdzie na przykład tej darowizny nie ma, to będzie preferował zakupy właśnie u tego partnera. A wy jako organizacja macie darowiznę. I tak na dobrą sprawę wszyscy są tutaj wygrani. Jest tutaj jeszcze 4. win, czyli dzięki naszej współpracy z partnerami jesteśmy w stanie utrzymać serwis Funny Money i jego rozwój, a jednocześnie dzięki temu dla was, dla organizacji korzystanie z Funny Money jest bezpłatne. Oczywiście dla wspierających również korzystanie z Funny Money jest bezpłatne. Tu taka szybka anegdotka, jak zaczynaliśmy w 2014-2015 roku i nie mieliśmy jeszcze żadnej kwoty zebranej, organizacje, które zaczęły korzystać z Funny Money,
pomału się to bardzo rozkręcało, to to, że Fani Mani jest bezpłatne dla organizacji, było największym problemem. Tak, no bo pewnie większość z Was wie, w jaki sposób podchodzimy do rzeczy, która jest bezpłatna, albo nieufnie, albo z drugiej strony nie angażujemy się, bo skoro to jest bezpłatnie, no to nic ewentualnie nie stracimy, tak? Było o stracie, teraz może o zysku. O uwagę, bo będę udostępniał dane użytkowników Fani Mani. Na szczęście nie takie, które mogą mnie tutaj ścignąć za RODO. Przygotowałem dla Was listę takich 20 osób, 20 pozycji osób, tutaj nie mam wszystkich, ponieważ no, musiałem niektóre dane ukryć, te imiona. Razem z kilkoma ciekawymi informacjami na temat tego, w jaki sposób te osoby pomagają, korzystając właśnie z Fani Mani i z darowizn od zakupu. To są osoby, które mają najwięcej zebranych darowizn od zakupów online razem z ich datą rejestracji. Tutaj mamy czas życia tych osób, tak? Czyli ile miesięcy oni już pomagają z Fani Mani, czyli jak długo są użytkownikami, jak długo robią darowizny od zakupów oraz ile przekazali właśnie tych darowizn od zakupów. Tak, moi drodzy, 37 tysięcy przekazane w darowiznach od zakupów przez jedną osobę, Renatę, to jest jak najbardziej możliwe. To są też darowizny, które zostały już wypłacone, więc to są jak gdyby środki, które jedna osoba, oczywiście od 2015 roku, przekazała przy okazji zakupów online, nie dopłacając do tego ani złotówki. Tak? Marek, czyli to jest rekordzistka, ta Renata? To jest rekordzistka, tak. Okej, ale ona kupuje głównie lokomotywy i okręty, prawda? Online. Kupuje głównie sprzęt elektroniczny na te właśnie lokomotywy i okręty. Z tego co wiemy, jest to zakupy z dziedziny głównie elektroniki. Dobrze. Sławomir, jeśli dobrze pamiętam, ten drugi użytkownik, który jest na drugiej pozycji, ale nie wartościowo na drugiej pozycji, teraz zobaczycie dlaczego, głównie robi zakupy na Allegro. Jeśli dobrze kojarzę, współpracuję po prostu z firmą, która handluje na Allegro, robi również zakupy na Allegro i ta firma wspiera, ponieważ on jest jak gdyby przedstawicielem tej firmy, robią wszystkie transakcje przez Fani Mani i w ten sposób do organizacji trafiają, no, można powiedzieć, konkretne środki. A czy jest jakaś firma, która jest największym dawcą darowizn ze swoich prowizji? No to tak na dobrą sprawę wynika ze struktury rynku e-commerce w Polsce, gdzie 50% tego rynku e-commerce, jeśli chodzi o wartość, to jest no, Allegro, tak? Jak gdyby z tego wynika też największa wartość, ilość i wartość transakcji. Mogę też powiedzieć, że w takiej czołówce partnerów jest też Booking, tutaj głównie ze względu na wartość pojedynczej darowizny. Jest też na przykład Zooplus, dlatego że są to regularne zakupy, w związku z tym regularne darowizny oraz różne serwisy odzieżowe, tak, Eobuwie, Modivo, no tych partnerów odzieżowych też jest całkiem sporo. Czyli wszystko to, co kupujemy regularnie, czy to miesięcznie, czy co sezon, to wszystko to jest okazją do darowizny dla Waszej organizacji. Tutaj widzicie, że gdyby policzyć, uwzględnić wartość darowizn i policzyć przez liczbę miesięcy, ile ten użytkownik jest z Fani Mani, no to takie są miesięczne wartości darowizn tych osób. Nawet jak sobie weźmiemy tą najniższą tutaj, te 56 zł, no to 56 zł w ciągu miesiąca mamy około ponad 600 zł rocznie od danego darczyńcy. No i to są kwoty rocznie, które te osoby przekazują, a to jest tylko pierwsza 20 osób, tak? Nie mogę niestety mówić na temat tego, ile użytkowników obecnie jest na Fani Mani, ale w każdej organizacji są oczywiście i tacy, którzy robią bardzo dużo zakupów, tacy, którzy robią mniej tych zakupów online.
Widzisz, ile w tej chwili jest włączonych nakładek, czy nie? Tak, to tak na dobrą sprawę jest informacja, którą można też samemu uzyskać. Jeśli dobrze pamiętam, jest to około 20 tysięcy rozszerzeń do przeglądarek. Pracujących w danej chwili równocześnie. Pracujących, tak, tak aktywnych, tak? Nie takich zainstalowanych, ale takich aktywnych. Czyli ciągle jest pole do rozwoju. Ciągle jest pole do rozwoju. No, według takich naszych danych, które robiliśmy podsumowanie za rok poprzedni, co 12 sekund jest nowa darowizna od zakupów online. Więc w ciągu tej godziny, którą tutaj razem spędzimy, no, tych darowizn będzie no, kilkadziesiąt. Pani Mani i darowizna od zakupów online warto traktować jako sposób na regularne darowizny. Oczywiście, jeśli macie darczyńców, których stać na to, żeby wpłacać wam regularne darowizny co miesiąc, czy kwartał, czy co rok, jasne, niech jak najbardziej to robią, ale na Funny Money, na darowizny od zakupów online teraz już wiemy, bo na początku oczywiście w pierwszych latach działalności to było trudne do oceny, ale teraz już wiemy, że są to po prostu regularne darowizny, które biorą się tak na dobrą sprawę z jednej akcji, którą ktoś wykonuje przed przejściem na zakupy. Za chwilę wam to pokażę, żeby po prostu było prościej i żebyście mogli sami postawić się w roli takiego kupującego, wspierającego. Na ten moment jest z nami ponad 1700 sklepów internetowych. No to jest tak na dobrą sprawę czołówka polskiego e-commerce i z pewnością każdy z was znajdzie wśród tych sklepów internetowych taki, w którym może zrobić zakupy. Jeśli chcecie przetestować w ogóle, jak to działa, nie korzystacie z Funny Money, a chcecie to przetestować, to można zrobić to z bookingiem, zrobić po prostu rezerwację na przykład na przyszły rok, tylko nie zapomnieć jej anulować, żeby się środki z karty nie ściągnęły. Oczywiście ta darowizna również zostanie anulowana z czasem, ale jak gdyby będziecie mogli zobaczyć, jak ten proces wygląda. Teraz chciałem wam tak właśnie na szybko pokazać, jak to wygląda od strony użytkownika, od strony osoby, która chce was wspierać. Ja mam tutaj zainstalowaną właśnie przypominajkę Funny Money, o której już Robert wspomniał, czyli takie rozszerzenie do przeglądarki internetowej i szukam sobie tutaj produktu buty Nike dla przykładu i widzę, że tutaj na przykład mogę podarować darowizny 2%, tutaj 3,5%, tutaj 0,96. Mam po prostu oznaczonych partnerów, gdzie mogę zrobić zakupy z darowizną. Możemy wejść sobie na takiego partnera i w tym momencie, w związku z tym, że mam przypominajkę, pokazuje mi się logo organizacji, którą wspieram, pokazuje mi się informacja, zachęta do tego, żeby aktywować darowiznę. Klikam aktywuj darowiznę. W tym momencie jest przekierowanie do Funny Money po to, żeby zapisać unikalne informacje na temat tego kliknięcia i tak na dobrą sprawę za chwilę wracamy do partnera i robimy zakupy tak jak zawsze. Tutaj osoba, która robi zakupy, nic więcej nie musi robić. Tutaj na dole widzimy informację, że darowizna jest aktywna. Mogę sobie znaleźć mój produkt, dodać do koszyka, zrobić zakupy i od tych zakupów będzie naliczona darowizna. A ja mam pytanko. Mhm. Jeżeli darowizna jest nieaktywna, to wtedy jaki jest tutaj znaczek? Jeśli darowizna jest nieaktywna, no to na przykład wchodzę na booking, ale nie chcę teraz aktywować darowizny, bo chcę tylko coś się rozejrzeć, no to mamy taki znaczek, że darowizna jest nieaktywna. Możemy w to kliknąć i kliknąć aktywuj darowiznę, żeby ją aktywować. Czerwona z zielonym znaczkiem, aktywna, żółta, nieaktywna. Oczywiście, jeśli wejdę na stronę sklepu, który nie jest partnerem Funny Money, no to ta informacja o darowiźnie się po prostu nie pojawi. I to jest narzędzie dla każdego wspierającego, każdego waszego darczyńcy, które każdy z nich może sobie zainstalować, dodać do swojej przeglądarki internetowej. Chrome, Firefox, Opera, tak na dobrą sprawę wszystkie główne przeglądarki internetowe, które obecnie są na rynku. Oraz jest też możliwość pomagania przy przypadku zakupów na telefonie. Działa to troszeczkę inaczej ze względu na ograniczenia technologiczne. Jest to po prostu aplikacja mobilna,
i po ściągnięciu takiej aplikacji mobilnej mamy listę sklepów, z aplikacji mobilnej przechodzimy do danego partnera. Wyjątkiem jest tutaj Safari dla urządzeń iPhone i iPad. Tam jest tak samo jak na komputerach, tam można też zainstalować przypominajkę, czyli tak na dobrą sprawę na iPhone'ie nie trzeba mieć aplikacji mobilnej. Wystarczy, że ktoś doda sobie rozszerzenie na swoim telefonie z systemem właśnie iOS. Ja oczywiście zachęcam do aplikacji mobilnej, dlatego że w aplikacji mobilnej osoby, które chcą Was wspierać, dostaną dodatkowy bonus pod tytułem kodów rabatowych, różnych okazji, informacji o promocjach, dzięki którym mogą te zakupy zrobić na przykład taniej albo skorzystać z jakiejś okazji, a jednocześnie w aplikacji mobilnej w bardzo prosty sposób, tutaj jest przykład, można podejrzeć ostatnie darowizny, czyli każdy, kto założy konto użytkownika na Funny Money, będzie widział te swoje darowizny, będzie mógł zobaczyć, ile się naliczyło, jaka to jest kwota, czy zostało już to wypłacone do organizacji. Od razu też powiem, że jeśli ktoś nie chce zakładać konta na Funny Money, to też jest taka możliwość. Można to po prostu robić bez zakładania konta. Marku, tam pytanie w czacie od Oli, jak się wybiera fundację, ale rozumiem, że za chwilę to pokażesz. Tak, ja to pokażę. Jest na to kilka sposobów, ale tak na dobrą sprawę ja polecam jeden główny. Mieliśmy tutaj perspektywę darczyńcy, a teraz jeszcze perspektywa organizacji, czyli to, do czego Wy macie dostęp w momencie, gdy założycie konto na Funny Money. No przede wszystkim w takim panelu organizacji zobaczycie łącznie zebrane kwoty, statystyki za 12 miesięcy i różnego rodzaju statystyki. Przede wszystkim będziecie mieć też listę wspierających. Jeśli chodzi o wspierających darowizny od zakupów, myślę, że to też mogę tutaj pokazać na przykładzie jakiegoś konta organizacji. No to możecie taką listę wspierających, gdzie możecie wysłać wiadomość do danego wspierającego. Możecie posortować tych wspierających według sumy liczby darowizn. Tak, tutaj są tylko i wyłącznie ich imiona. Nie ma danych takich personalnych, tych akurat wspierających zakupowych. A co by było, gdyby były? Niewykluczone, że to się w tym roku zmieni. Więc na razie tyle mogę powiedzieć. Bo tu powiedzmy od razu, że interes fundraisera jest w tym, żeby znać dane kontaktowe swojego darczyńcy i trochę więcej niż jego imię. Więc tu wiemy, że im więcej danych, tym bardziej szansa na jakąś dłuższą relację, prawda? Zdajemy sobie z tego sprawę i to myślę, że w tym roku się zmieni, jeśli chodzi o dostęp do tych danych. Oczywiście musimy to zrobić zgodnie z prawem, czyli zmodyfikować regulamin użytkownika Funny Money, aby to było możliwe. Macie też tutaj podgląd ostatnich darowizn i to, co oczywiście tutaj rzuca się w oczy pewnie, to status oczekująca. Darowizny od zakupów online działają inaczej niż takie wpłaty bezpośrednie, bo zanim towar zostanie wysłany, zanim minie te 14, a czasami nawet do 100 dni, niektóre sklepy dają 100 dni na zwrot towaru, to ten czas mija, zanim też partnerzy zrobią wypłatę do Fundacji Funny Money, po to, żebyśmy mogli te pieniądze rozdzielić pomiędzy wszystkie organizacje i przypisać do określonych użytkowników, to też mija trochę czasu. Dlatego darowizny od zakupów online, zanim do Was trafią, minie parę miesięcy, tak? To jest od 4 do 10 miesięcy. W niektórych przypadkach może być to dłużej. Tym przypadkiem jest booking właśnie. Mogę dzisiaj zrobić rezerwację na wakacje na przykład w przyszłym roku, tak? Na lipiec 24, a darowizna zostanie wypłacona dopiero miesiąc po moim wyjeździe z hotelu, tak? Czyli dopiero w sierpniu czy we wrześniu 24 ta darowizna zostanie wypłacona w momencie, gdy de facto już hotel i booking otrzymają środki. To po prostu wynika ze specyfiki tutaj akurat za booking.com, ale generalnie ze specyfiki zakupów online wynika to, że te darowizny nie trafiają do Was od razu. W ciągu 7 dni od dokonania transakcji zobaczycie i Wy, zobaczycie na liście według daty transakcji, jak również osoba, która jest użytkownikiem,
też zobaczy na swojej liście darowizn. Ja tutaj mogę zobaczyć na takim moim koncie. Ja też tutaj widzę na liście darowizn, że na przykład mam darowiznę z Empiku czy z różnych innych miejsc. Ja akurat tutaj testowo zmieniałem organizację, więc organizacje są różne. Co do zasady, tak na dobrą sprawę, jest przeważnie jedna organizacja. My na Fanima nie zachęcamy użytkowników do zmiany organizacji, tak? Czyli jeśli ktoś przyjdzie po to, żeby wspierać na przykład polską akcję humanitarną, to nie zachęcamy do tego, żeby zmieniał organizację. Wręcz odwrotnie, tak jak widzieliście, w przypominajce pojawia się logo organizacji, w rozszerzeniu pojawia się logo organizacji, w mailach z okazjami, które wysyłamy do użytkowników, z promocjami i kodami rabatowymi, również pojawia się nazwa, a czasami nawet logo organizacji, którą ktoś wspiera. I kolejna rzecz, którą tutaj mogę pokazać, czyli wypłaty. W przypadku tutaj tej organizacji my robimy wypłaty darowizn od zakupów online po zakończeniu każdego kwartału. Tutaj jest lista wszystkich darowizn, które składają się na tą tutaj wypłatę. Także macie wgląd w to, jak te darowizny idą, ile tych darowizn się pojawia. To Marku, możecie... od razu pytanie z czatu co do anulowanych transakcji. Czyli jak się to nalicza, jak ktoś zwróci towar na przykład? To zależy od tego, czy to był zwrot stuprocentowy, czy to był zwrot częściowy. Bo jeśli to jest zwrot w 100%, no to ta darowizna zostanie anulowana. Tak samo jak na przykład zrobicie właśnie testową transakcję na Booking i później ją anulujecie, to ona też z czasem będzie anulowana. Jeśli na przykład zwrócicie, nie wiem, 50% kwoty zamówienia, no to ta kwota darowizny zostanie zaktualizowana do wartości, jaka powinna być po dokonaniu zwrotu. Także oczywiście to wszystko wymaga trochę czasu, zanim to przejdzie przez system i partnera, i nasz, ale co do zasady, jak gdyby w ciągu pewnie 2-3 tygodni od dokonania zwrotu następuje taka aktualizacja wartości. Bo na przykład jeżeli ktoś zamawia w styczniu w czasy na booking.com na sierpień, to czekamy do sierpnia z naliczeniem tej darowizny, prawda? Naliczenie samej darowizny pojawi się maksymalnie w ciągu 7 dni, przeważnie na następny dzień roboczy od złożenia rezerwacji. To pewnie, Robert, możesz powiedzieć, czy jeśli wczoraj robiłeś darowiznę, to czy ona już jest widoczna? Jest widoczna, ale oczekująca. Widoczna, ale oczekująca, czyli został odnotowany fakt, że zrobiłeś rezerwację z darowizną. Gotowa do wypłaty, to ta darowizna będzie w ciągu maksymalnie 2 miesięcy, czy miesiąc po twoim wyjeździe ona zostanie przeprocesowana i maksymalnie w ciągu 2 miesięcy będzie gotowa do wypłaty. Gotowa do wypłaty oznacza, że my już fizycznie otrzymaliśmy środki od danego partnera i możemy je po prostu wypłacić, czyli jeśli to będzie we wrześniu, na koniec września kończy nam się kwartał, czyli w wypłacie, która będzie w ostatnim kwartale roku, te środki zostaną Wam wypłacone. Połowa czasu za nami i są dwa pytania w czacie. Czy 1% mogą otrzymać wyłącznie OPP? Ale wiemy, że nie 1% i nie tylko OPP, prawda? Nie 1% i nie tylko OPP. Na liście sklepu możecie zobaczyć, bo te kwoty procentowe są różne. Tutaj Hebe na przykład jest 4%, Allegro do 0,96%, Booking do 3,5%. Każdy partner ustala ten procent niezależnie, w zależności od, tak na dobrą sprawę, trochę branży, w której działa i sposobu jego działania. Na elektronice na przykład są bardzo niskie marże, w związku z tym w sklepach typu Media Expert, Ole, czy Euro są te darowizny mniejsze. Jeśli dany partner działa w branży na przykład odzieżowej, no to tutaj mamy na przykład United Colors of Benetton, 6% darowizny, tak? Czyli z każdej 100 zł wydanych w United Colors of Benetton, 6 zł trafia do Was. To zależy od branży, w której dany partner pracuje. Tak. Tutaj, jak widzicie, jest na przykład Disney Plus, 15% darowizny,
Za zamówienie abonamentu Disney Plus. To oni są najhojniejsi, tak? Wydaje mi się, że to jest jedna z wyższych wartości na ten moment. Są również darowizny kwotowe. Aha. Nie wiem, czy tutaj mamy na przykład Play. No, ale mamy na przykład Play, tak? I wartość darowizny jest nawet 115 zł za zawarcie umowy na abonament, mix lub internet, tak? Czyli czasami jest ta darowizna kwotowa i tutaj mamy to 115 zł. Dobrze. Rekordową darowizną, taką pojedynczą, jest darowizna zrobiona właśnie na zakupy elektroniki, takiej profesjonalnej elektroniki, chyba jakichś szaf serwerowych czy czegoś takiego. I ta pojedyncza darowizna od tych zakupów to było prawie 3000 zł. Jeśli dobrze pamiętam, 2900 z kawałkiem. Pojedyncza jedna darowizna od jednej transakcji prawie 3000 zł. I ta darowizna pobiła poprzedni rekord, czyli około 2000 zł z booking, tego co udało nam się dowiedzieć, po prostu użytkowniczka robiła rezerwację hotelu w Paryżu na jakiś wyjazd firmowy. Zrobiła to z Funny Money i taka bardzo konkretna darowizna trafiła do organizacji. Kolejne pytanie z czatu. Czy to interes fundacji, aby zachęcać swoich darczyńców do wykorzystania Funny Money? Jeśli macie otrzymać tego tytułu darowizny, to chyba tak. Albo nie rozumiem pytania. Nie, bo to jest tak, że oczywiście powinniśmy rozmawiać dookoła ze wszystkimi o tym, żeby kupowali z Funny Money kupujących przez internet, prawda? A ja właśnie wymyśliłem, że członkowie naszego stowarzyszenia fundraisingu mogliby obniżać sobie składki używając Funny Money. Na przykład jeżeli już przez Funny Money przelałeś swoją składkę, to nie jesteś nam nic winien. I wtedy za darmo ma zapłaconą składkę. Będziemy coś takiego robić u nas za chwilę. Ja mogę, przepraszam, mogę, bo proszę, to jest moje pytanie, jeśli mogłabym je uzupełnić, bo Panie Marku, powiedział Pan, że wewnątrz, na portalu Państwo nie zachęcają do zmiany organizacji, na którą się wpłaca, więc jeśli na przykład organizacja jakaś nowa chciałaby zaistnieć na portalu Funny Money, czyli tak jakby to ona musi wypracować sobie tą pozycję i uświadamiać swoich odbiorców, że jest na tym portalu, tak? Tak, to jest jedna z rzeczy, o których też będę za chwilę mówił. Możemy ten wątek poruszyć już teraz. To odpowiem jeszcze na wcześniejsze jedno pytanie. Kto może korzystać? Każda organizacja, również nieformalna, która zbiera na cele społeczne. Tak, czyli jeśli na przykład mamy, nie wiem, koło gospodyń wiejskich, które nie jest sformalizowanym kołem gospodyń wiejskich, tylko jest to na przykład kilka pań, które chcą zrobić coś dobrego w danej wsi czy lokalizacji, to jak najbardziej mogą założyć profil na Funny Money, podać tam swoją nazwę, tak jak się nazywają, i zbierać środki. Także my jesteśmy tutaj otwarci na wszelkiego rodzaju inicjatywy społeczne, które mają po prostu taki cel, wyższy cel, to nazwijmy, cel taki społeczny. To jest jak gdyby dla nas warunek do wypłaty środków na Funny Money z darowizn od zakupów. I teraz jak to działa, jeśli chodzi o właśnie tutaj założenie konta? W momencie, gdy założycie konto na Funny Money, dostaniecie swój profil organizacji na Funny Money. To jest przykładowy profil, to co w tej chwili widzicie. I teraz każdy, kto tutaj wejdzie i kliknie, nie wiem, zainstaluj rozszerzenie, automatycznie będzie miał wybrane właśnie Anioły Dobroci do wspierania. Tak to zostało zrobione, tak to technicznie działa. I w tym momencie ta osoba też, przypominajcie, będzie widziała logo tej organizacji w mailach, które my wysyłamy z systemu, będzie widziała też informacje o tej organizacji. Dlatego my zachęcamy do tego, żeby jeśli chcecie, żeby ktoś zaczął wspierać waszą organizację przy okazji zakupów, kierować te osoby właśnie nie na stronę główną Funny Money, nie do wyszukiwarki organizacji, tylko po prostu podesłać linka do profilu organizacji. Tego linka można sobie uprościć, jeśli ktoś chce. Tutaj akurat widzę, że jest chyba nazwa Benedyktyński Zakątek, więc całkiem taka łatwa do zapamiętania pewnie nazwa dla wielu osób.
I tak na dobrą sprawę to jest właśnie ten haczyk, jeśli chodzi o Funny Money. To samo się dla organizacji nie rozwinie. To nie jest tak, że założycie konto organizacji na Funny Money i nagle osoby kupujące w internecie znajdą was i będą was wspierać przy okazji zakupów. Oczywiście tak też może się zdarzyć, ale głównym źródłem osób, tych, które wspierają was przy okazji zakupów online, są osoby, które już są wokół waszej organizacji i dowiedzą się, że tak jak mogą wam płacić darowiznę, tak jak mogą wam przekazać 1,5% podatku, tak mogą również pomagać wam bezpłatnie przy okazji zakupów online. Czyli to jest kolejna z opcji wsparcia organizacji, kolejna taka informacja, z którą warto po prostu dotrzeć do darczyńcy, żeby uświadomić, że jego zakupy, czy zakupy firmowe, czy zakupy firmy, w której pracuje, mogą wspierać organizację. To jest główny, można powiedzieć, taki, no ja to nazywam haczyk, tak? No to się samo nie rozwinie. Jeśli założycie konto na Funny Money, ale nic nie będziecie z tym robić, z pustego Salomon nie naleje. Jeśli nie będzie osób, które wspierają organizacje, które założyły konto, to tak na dobrą sprawę tych darowizn też nie będzie. Słuchajcie, wygooglowałem przed chwilą, że 3/4 Polaków jest klientami online, czyli że 30 milionów osób na okrągło to robi, czyli jak mamy 10 osób w sali, no to 7 z nich to robi, no więc to łatwe dość, żeby ich zachęcić, prawda? No więc trzeba tylko rozmawiać, prawda? Czy Marek, powiesz, jakie są najlepsze metody zachęcania? Ja właśnie to o tym jak najbardziej za sekundkę powiem. Podsumowując to, co dotychczas powiedziałem, to wspierać może osoba indywidualna i firma. Tutaj warto się otworzyć również na zakupy firmowe. Dla takiej osoby wspierającej mamy rozszerzenie do przeglądarki, aplikację mobilną. I tak na dobrą sprawę to całe pomaganie przy okazji zakupów sprowadza się do jednego kliknięcia aktywuj darowiznę przed każdymi zakupami. Jest to ważne, że przed każdymi zakupami, od razu też odpowiem, że nie ma możliwości technicznych, żeby zapisać na stałe aktywację darowizny. Trzeba mimo wszystko kliknąć aktywuj darowiznę przed zrobieniem zakupów. Darowizny od zakupów online to regularnie darczyńcy i ja to nazwałem tutaj też opcją na kryzys, to bo w sytuacji, gdy będziecie widzieć na przykład odpływ, czy zmniejszenie na przykład regularności wpłat, czy zmniejszenie kwot wpłat, to jest to opcja na to, żeby mieć po prostu regularne środki dla organizacji. A powiedzieliśmy już, jaki jest rekord w organizacjach przyjętych kwot? Nie powiedzieliśmy, jaki jest rekord. Zaraz. Dostał ktoś już 500 000 chociaż? Nie, to za dużo. Bo wszystkich darowizn było do tej pory prawie 5 milionów, prawda? No to tak. Takiego lidera aż nie będzie na 10%, ale myślę, że 100 tysięcy ktoś już mógł dostać. Zaraz sobie powiem, tylko muszę tutaj posortować sobie po sumie darowizn. 272 089 zł i 74 grosze. 272 tysiące. Tak. Wow. To jest organizacja, która ma podopiecznych i tam podopieczni również z tego korzystają, nie? Gdybym miał taką organizację, która nie ma podopiecznych, to jest 73 603 zł i 52 grosze. No, konkretna kwota. To tak się mówi, że to tutaj 10 groszy, tam 20 groszy, ale tam za chwilę 100 zł, a czasami i więcej. Dobrze, moi drodzy, lećmy dalej. Jak zacząć? Tak jak wspomniałem, założyć konto organizacji to zajmuje 5 minut i od razu tak na dobrą sprawę macie gotowy profil i możecie zbierać, możecie dodać logo, możecie ruszać z działaniem. Ja z mojego doświadczenia zachęcam do tego, żeby pierwsze 10 osób wspierających można powiedzieć pozyskać samemu, tak? Czyli odezwać się, nie wiem, wysłać wiadomość na Messengerze, wysłać maila, nie wiem, nawet może zadzwonić i porozmawiać, żeby pokazać taką formę, a może na jakimś spotkaniu organizacji po prostu pokazać na ekranie, jak to działa i zachęcić osoby, żeby te pierwsze 10 osób po prostu pozyskać, bo to też jest jak gdyby proces nauki, tak? To sami też będziecie mieć różne pytania związane z tym, jak działa Funny Money. Wśród tych osób mogą pojawić się pytania, a też z drugiej strony to jest pula osób,
gdzie możecie trafić na kogoś, kto po prostu często robi zakupy online. Jak robi zakupy, to nie wyobraża sobie, żeby zrobić to inaczej niż online. Jak zamawia piątkowy obiad, to robi to przez pyszne.pl, który też jest naszym partnerem. Są takie osoby, które po prostu wszystko robią online. I wśród takich osób można później poszukać takiego, nazwijmy to, ambasadora, który będzie mógł promować tą formę wspierania waszej organizacji, bo taka osoba będzie po prostu autentyczna, tak? Jak zobaczy, że to działa, jak zacznie z tego korzystać, to będzie mogła się później na przykład chwalić u siebie w mediach społecznościowych. Widzieliśmy już takie przypadki, że ktoś robi na przykład zrzuty ekranu ze swojego panelu użytkownika i pokazuje, ile tych darowizn tam ma zebranych. Więc ja zachęcam do tego, żeby te pierwsze 10 osób pozyskać bezpośrednio, a dalej korzystać z materiałów. My co miesiąc przygotowujemy kilkanaście materiałów, a łącznie w bazie na właśnie tej stronie fanimani.pl materiały jest tych materiałów, ten link można też znaleźć dla organizacji, materiały promocyjne. Jest tych małych materiałów kilkaset i 95% z nich możecie pobrać spersonalizowanych. Czyli to są materiały, które widzicie, że już tutaj mi się wygenerowało od razu logo organizacji, którą mam wybraną. Mogę sobie pobrać grafikę, mam tutaj gotową propozycję treści posta czy propozycję treści maila. Można to po prostu zrobić kopiuj, wklej, ewentualnie dostosować i opublikować w mediach społecznościowych czy wysłać mailem. Jak widzicie, tutaj też jest na przykład podstawione od razu pach, czyli nawet nie muszę wklejać tego linka do naszej organizacji, którą chcę promować, tylko od razu mogę zrobić, skopiować i wysłać. Jeśli ktoś chce, to może tutaj kliknąć sobie w szablon Canva, przejść do Canvy, zedytować dany szablon i zmodyfikować go w jakiś sposób i po prostu opublikować coś swojego. Oprócz grafik są również animacje. Tutaj akurat chyba nie widzę żadnej animacji, ale są też animacje, tak, albo krótkie, 3-sekundowe, albo też są takie nawet całe filmy, które możecie pobrać. Na przykład, no, do przypominajki jest film. Pobierz film, link do YouTube z waszym logotypem. I tutaj będziecie mogli pobrać film, gdzie w różnych miejscach takich dynamicznych jest po prostu wstawione logo waszej organizacji. Film, który możecie albo opublikować w mediach społecznościowych, albo możecie opublikować na przykład na YouTubie, czy też na przykład wysłać na Messengerze. Ja też zachęcam do tego, żeby zajrzeć tutaj po rejestracji do pierwszych kroków. Tu jest coś takiego jak checklista Pani Mani. Taki dokument PDF, który tak na dobrą sprawę zawiera wszystkie najważniejsze informacje. Na dwóch stronach zawiera wszystkie najważniejsze informacje dotyczące darowizn od zakupów online. To oczywiście są checkboxy do zaznaczenia, ale to jak gdyby wyjaśnia wszystkie niuanse tej formy pomagania. Także materiałów jest mnóstwo. Tak jak powiedziałem wcześniej, grafiki, nawet plakaty drukowane, jeśli na przykład robicie jakieś wydarzenia, to znajdziecie tam też plakaty drukowane, tak jak tutaj widzicie dla Fundacji Daj Herbatę, plakat drukowany, który można również rozdać. Tych materiałów jest mnóstwo gotowych po prostu treści do skorzystania. Jakie organizacje mogą skorzystać? Tak jak mówiłem, wszystkie organizacje, których mają cel społeczny. Nawet jakiś czas temu podjęliśmy współpracę ze schroniskami oraz na przykład z państwowymi strażami pożarnymi, które to nie mogą otrzymywać darowizn pieniężnych, ale mogą otrzymywać darowizny rzeczowe. I w tym momencie takiego typu organizacje zbierają darowizny online, widzą na przykład kwotę, a my jako Fundacja Fani Mani w ramach naszej działalności statutowej możemy dokonać zakupu i przekazać im darowizny rzeczowe. Także na taką opcję też jesteśmy przygotowani. Jesteśmy przygotowani też na przykład na wypłatę dla osoby prywatnej w przypadku, gdy to jest, nie wiem, grupa 3 osób, które na przykład działają na jakimś osiedlu. Marek, tu od razu jest pytanie, czy wtedy pieniądze trafiają na konto prywatnej osoby, czy nie? Wtedy pieniądze trafiają na konto prywatnej osoby, tak. Czyli nie ma z tym problemu. Nie ma z tym problemu. Oczywiście będzie wymagane oświadczenie, które mamy przygotowane,
ale jak najbardziej jest to do robienia. To jeszcze ogarnijmy pytania z czatu, żeby potem nie było za dużo. Dobra. Czy dotyczy to tylko płatności online, czy przelewów też? Przelewów też. Super. Ważne jest to, żeby było zamówienie zrobione online. Od razu też powiem, płatność, lepiej żeby to była płatność nie zrobiona w sklepie, bo czasami jest taka opcja, że możemy zrobić na przykład zamawiając elektronikę, jedziemy do marketu odebrać i płatność robimy na miejscu, no to my zalecamy, żeby to jednak zrobić płatność online albo płatność przelewem, a nie na wtedy miejscu. Wtedy nie zależy to od pracownika, czy zrobi, czy nie zrobi, prawda? Tak, dlatego że po prostu to zamówienie online jest kopiowane do zamówienia stacjonarnego i w tym momencie nie jest w żaden sposób powiązane ze zrobioną darowizną. Następne pytanie od Katarzyny. Czy jeżeli ktoś korzysta z innej wtyczki do cashbacku, to będą się nawzajem blokować? Będą się nawzajem blokować, tak. Czyli albo jedna, albo druga, tak? Tak, dokładnie. Czyli promocje się nie łączą, mówiąc krótko, rabaty. Tak. Z tego co pamiętam, pyta Malwina, portal się pomaga, wysyła początkiem roku zestawienie darowizn. Czy Fani Mani też coś takiego robi? Wysyłamy podsumowania dla aktywnych użytkowników. Zresztą to podsumowanie chyba wyszło w zeszłym tygodniu w formie takiego zenka, błazenka, takiej rybki. I wszyscy aktywni użytkownicy dostali takie podsumowania. Drugie pytanie, czy do PIT-u można wpisać tą kwotę z tego podsumowania? Bardzo dobre pytanie. Nie można, dlatego że to jest środki, które pochodzą z budżetów sklepów internetowych, a nie z prywatnych pieniędzy obywatela. Czyli już nie bądźmy tacy zachłanni, już odpuśćmy te odpisy podatkowe, tak? Dobrze. I zwłaszcza, że to i tak pieniądze są firm, a nie nasze, więc nie ma tego jak odliczyć, to jest logiczne. Ponawiam pytanie, czy dobrze rozumiem, że do zakupu trzeba dokonać wchodząc w pierwszej kolejności przez aplikację i tam wyszukać sklep? Nie działa. Jeśli mówimy o zakupach mobilnych, to tak. Jeśli chodzi o zakupy online, to tak na dobrą sprawę cokolwiek bym tutaj chciał znaleźć, sukienki na lato na przykład. Ale można wejść po prostu do sklepu z wyszukiwarki, prawda? I tam nakładka nam przypomni, żeby ją włączyć. Dokładnie. Że tutaj... sklep to ma, bo jak nie ma, to nie będzie się nakładka. Jak nie ma, to nie będzie. Jasne. I ostatnie pytanie, czy są w planach materiały typowo dla fundacji, animacje? Nie może wiem, Malwina jakie... wyjaśni więcej, o co chodzi. Bo... Okej, jeśli mogę na sekundkę, dzień dobry. Chodzi o to, że dostaliśmy teraz na przykład materiały walentynkowe, jest taki krótki filmik, jeśli nie wiem, jakiegoś patrona chcesz wspierać jego działania. Chodzi mi o to, że większość takich animacji, czy nawet te filmy podstawowe, jak zainstalować rozszerzenie, sugerują, że możemy kogoś wspierać prywatnie, jako inną osobę prywatną. Chodzi mi o materiały, że na przykład chcesz pomóc fundacji. Tak już mówię dosłownie, chcesz wesprzeć fundację, czy gdzieś, może ja też nie dostaję wszystkich informacji od innych osób, gdzie typowo jako fundacja możemy to wykorzystać, bo fundacja ma różnego rodzaju działania i to nie są zazwyczaj jakieś prowadzenie blogów czy kanałów na YouTubie. Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale wśród tych materiałów są takie rzeczy jak treści do wykorzystania na przykład w mailu. Są grafiki, które są bardzo ogólne i albo można je dostosować poprzez Canwę, albo po prostu znaleźć tutaj wśród nich takie, które mówią bezpośrednio o wsparciu waszej organizacji. My tutaj każda z tych grafik, ja może spróbuję wygenerować jakąś grafikę i od razu ją tutaj pokazać. Tak, każda z tych grafik zawiera taką informację, wspiera nas kupując przez Fani Mani 1600 sklepów internetowych do wyboru. Już jest 1700, ale jakby to jest taka informacja, która jest zawarta tak na dobrą sprawę na każdej grafice, również na filmach, które można pobrać. Tak, tutaj bardziej mi chodziło w tym kierunku, że w filmikach pojawia się słowo, nie wiem, wspierasz, chcesz wesprzeć działania jakiegoś tam, powiedzmy, youtubera. Chyba coś było w takim filmiku walentynkowym, nie wiem, o ile dobrze kojarzę. Mhm.
I tutaj, jeśli my udostępniamy coś takiego z konta fundacyjnego, no to mało to się ma troszkę do działań tak jakby fundacyjnych. Nie wiem, czy dobrze mnie rozumiecie, czy w ogóle rozumiecie. Znaczy, musiałbym chyba grafika, zobaczyć. Tak, grafika można pobrać, wiem, że grafiki są genialne i te teksty, opisy można jak najbardziej przystosować, natomiast jeśli chodzi o materiały dźwiękowe, no już nie bardzo, nie? Bo jeśli w przygotowanym przez Was materiale pojawia się, jeśli chcesz wesprzeć swojego youtubera, możesz to zrobić na przykład przez Fani Mani, no to fundacje raczej nie oferują takiego typu treści. Chodzi mi o to, że nie mamy tak, jeśli chodzi o animacje, o dźwięki, możliwości, że wesprzeć ogólne działania fundacji, bo filmik przygotowany z przypominajką, z rozszerzeniem jest już odnośnie jakichś tam treści, nie wiem, youtuberów, czy... Wiesz co, no tutaj akurat sobie nie przypominam, żebyśmy takie treści mieli, w sensie takim, że my zachęcamy do wsparcia, bo nie wiem, czy dobrze rozumiem, tak? Tak. Że my zachęcamy do wsparcia jakiegoś youtubera, czy kogokolwiek innego, tak? Nie wiem, czy osoby prywatnej, czy kogokolwiek innego. To nie przypominam sobie, żebyśmy takie treści mieli. Być może to, co do ciebie dotarło, jest jakąś, że tak powiem, własną twórczością czyjąś. Ciężko jest mi powiedzieć dobra. Tutaj. Dobra, ja sobie to postaram się wrócić do nas spokojnie. Możesz się do mnie odezwać na marek@fanimani.pl, to być może, że tak powiem, jak mi pokażesz po prostu, o co chodzi, to może dobra. Będę w stanie się lepiej odnieść. Okej. Tutaj ten film akurat pewnie dopiero za chwilę się wygeneruje. A Marek, moglibyście robić takie filmy, że na przykład Clint Eastwood wspieraj na Fani Mani organizację taką i taką. Nie chcielibyście? Jasne, ja bym bardzo chciał. Nie wiem akurat, czy Clint Eastwood robi dużo zakupów online, ale to jak George tylko King będzie nas na to stać, okay, to dobrze. Z chęcią. Wszystko przed nami, tak. Wszystko przed nami. To jeszcze odpowiem na takie kilka pytań, które sobie zanotowałem. Czy musicie mieć działalność gospodarczą w organizacji? Nie ma takiej potrzeby, dlatego że otrzymujecie po prostu darowiznę na cele statutowe od nas. Kiedy darowizna trafi na konto bankowe? Tak jak powiedziałem, trzeba tutaj brać pod uwagę specyfikę zakupów online plus to, że my wypłaty dla organizacji robimy 4 razy w roku, czyli po zakończeniu każdego kwartału. Tam jest warunek dodatkowy, czyli minimum 100 zł w darowiznach gotowych do wypłaty, czyli w takich, które już zostały opłacone przez partnerów. Czyli w momencie, gdy zbierze Wam się 100 zł na zakończenie danego kwartału, my przygotowujemy to do wypłaty i wypłacamy. Jeśli nie będzie tych 100 zł na zakończenie tego kwartału, no to jak to się kumuluje do następnego kwartału. Gdzie jest haczyk? No haczyk jest właśnie w tym, żeby aktywnie tą formę wspierania organizacji promować, bo bez tego tak na dobrą sprawę nie będzie efektu. Marek, ale przyznaj się, że i tak część ludzi uważa Was za oszustów, dlatego że nie wiadomo, gdzie Wy tu zarabiacie, prawda? Jasne. Zawsze się tacy znajdą. Tak my tak na dobrą sprawę mamy i tak mają, trzeba to zrozumieć. Tak, dokładnie. No my mamy nasze umowy z partnerami, dzięki którym my jesteśmy w stanie po prostu finansować działanie tego, utrzymanie serwerów, rozwój przypominajki, bo to też nie jest tak, że my raz zrobiliśmy rozszerzenie i to już żyje, bo Chrome coś zmienia, Firefox coś zmienia, zmieniają tam wersję tak zwanego manifestu i musimy dostosowywać na bieżąco wszystkie te rzeczy do tego, żeby one cały czas działały, bo inaczej by po prostu przestały funkcjonować. To jeszcze sobie wyobraźmy, ile osób ma Wasz zespół? No 7, tak jak tam było widać na zdjęciu. Tam jest komplet, tak na dobrą sprawę, na tym zdjęciu. Okay. Zaraz tutaj zobaczmy. No. Mamy oczywiście jeszcze jakieś tam osoby pojedyncze współpracujące, ale nie, że tak powiem, w pełnym wymiarze. Tu na pierwszym planie Gosia, po prawej stronie Marta, Tomasz, Andrzej tutaj doklejony, Magda i Norbert. Czyli ktoś z tych osób na przykład pozyskuje nowe firmy, a ktoś obsługuje organizacje i tak dalej, tak? Tak. A tych dwóch kolegów, Tomasz i Andrzej, zajmują się programowaniem i przypominajki i całego systemu i odpowiadają za rzeczy związane z, jak to się fachowo mówi, developmentem tego, co robimy. Czyli to jest coś konkretnego i to jest porządna i poważna fundacja. Musimy to jednak wyobrazić sobie jako dużo pracy. 7 osób ma co robić, prawda? Tak, mamy co robić. Jest no tego właśnie. Pod dostatkiem.
No i już 5 milionów przeszło. To teraz jeszcze to pytanie najważniejsze. Jak zachęcać ludzi, żeby się przyłączali do systemu? Regularnie. No ale jak to się mówi? Czyli nie wiem, na przykład trzeba powiedzieć do nich jakieś 3 konkretne zdania, czy pokazać im to na ekranie, czy jeszcze coś innego? Na każdą osobę działa coś innego. Kluczowe jest to, o czym mówiłem, żeby kierować wszystkie osoby na stronę, na profil organizacji. Ten profil organizacji, on jest też interaktywny, czyli jeśli ja wejdę w tej chwili na ten profil organizacji w innej przeglądarce, to na przykład zamiast tego loga Chrome tutaj, które jest, zobaczę logo Firefoxa. Jeśli wejdę na telefonie, na iPhone'ie na przykład, to zobaczę nie zachętę do instalacji przypominajki, tylko zachętę do tego, żeby zainstalować przypominajkę, ale dla Safari, tak? Czyli dla konkretnego urządzenia jest to dostosowane. Profil każdej organizacji jest po prostu taki interaktywny, dostosowany do urządzenia, do przeglądarki i od tego się zaczyna cała przygoda. I tak na dobrą sprawę tutaj też wyjaśniamy ideę. Dużo organizacji korzysta z filmów i tych filmy są dwa. Ja właśnie teraz zobaczę sobie ten film, spróbuję otworzyć. Dźwięku pewnie nie będzie, ale jak gdyby, żeby pokazać jak gdyby przykład tego filmu, który jest jak gdyby spersonalizowany też. I to jest film, który ja polecam jako coś, co warto wykorzystać, no bo ktoś to obejrzy, poświęci na to, nie wiem, 30 sekund czy 50 sekund i zobaczy, tutaj widzicie logo Pach jest od razu wmontowane, bo pobrałem właśnie materiał dla Pachu. I jak gdyby w ten sposób w formie 34 sekundy dokładnie, ktoś może gdzieś tam zaczerpnąć ideę i dowiedzieć się o co. Chodzi o przerobienie pierwszej transakcji z kimś, że jak on to raz zrobi, to potem już się tego nie boi, prawda? Tak, tak, no, dokładnie. Potem pozostaje jeszcze ta kwestia, że ta natrętna przypominajka ciągle chce od nas czegoś, ale no to znowu jest 3-4 sekundy i trzeba to jakoś ścierpieć, prawda? No tak, z drugiej strony pamiętajmy, że przypominajka pokazuje logotyp organizacji, więc to jest celowe, aby ta osoba, która chce wspierać, aby ona była jakby uświadomiona, po co to robi, dla kogo to robi, tak? Tak. Jest jeszcze jedna rzecz. Przypominajka jeszcze ma taką ukrytą funkcję, bo tak jak powiedziałem, realizujemy naszą misję wspierania organizacji społecznych w pozyskaniu finansowania. No to, co widzicie tutaj na górze, to jest efekt przypominajki, ponieważ ja mam przypominajkę w tej chwili, wspieram, tutaj mam włączony Pach, tak? To jednocześnie, skoro to jest przypominajka, to przypominamy nie tylko o tym, żeby zrobić zakupy z darowizną, ale przypominamy też o tym, żeby przekazać te 1,5% organizacji. I to w panelu organizacji możecie skonfigurować. W tym momencie też osoba, która wchodzi na to rozliczenie, będzie widzieć tutaj, może sobie skopiować ten numer KRS, może sobie skopiować cel, jaki jest zdefiniowany. I to tak na dobrą sprawę jest taki też kolejny, w mojej ocenie, argument za tym, żeby jednak zachęcać ludzi do instalacji tej przypominajki, no bo ona działa na różne sposoby. I darowizny od zakupów w formie regularnej i właśnie ta 1,5% podatku, a też nasze doświadczenia pokazują to, że w momencie, gdy ktoś zacznie, zrobi pierwszą, tak jak Robert powiedziałeś, zrobi jakąś kolejną darowiznę, zobaczy, że to się naliczyło, zobaczy, że to działa, no to w tym momencie to są osoby, które korzystają z tej przypominajki latami, tak? Tak jak pokazałem tam dane, ktoś po prostu klika aktywuj darowiznę, ma w pewnym momencie już odruch kliknięcia aktywuj darowiznę i po prostu za każdym razem, jak robi jakieś zakupy online, generuje darowiznę dla organizacji. Agnieszka drąży jeszcze ostatnie pytanie o profil użytkownika darczyńcy, czyli kto to jest najczęściej? Kobiety. W większości kobiety, ale Tomasz, wspomniany programista, ma takie właśnie ważne powiedzenie, tak ale. I tak ale, jak sobie zobaczymy na tą listę, no to mamy tutaj wśród liderów również no paru mężczyzn, tak? Być może to związane jest z jakimś biznesem, który prowadzą, albo firmą, z którą pracują. No, może nie połowa, ale te 40% chyba jest w top, są to akurat mężczyźni. To ile lat mają?
Bo ten Sławomir to nie jest ten Sławomir, nie? Nie, to nie jest ten Sławomir. No okay. Ile mają lat? Wiekowo no są to osoby, które są przeważnie powyżej 25 roku życia. Górna granica jest coraz wyższa, bo to jest 50-60 rok życia. A ile procent przez telefon, a ile z laptopa? Szczerze powiedziawszy, nie sprawdzałem takich danych ostatnio, bo to też zależy, jak to interpretować, czy mówimy tylko i wyłącznie o wejściach na Fanimani, czy o przejściach faktycznie do sklepów. No jeśli chodzi o te przejścia do sklepów, no to przypominajka tutaj robi. Czyli to musimy zapamiętać, żeby przypominajkę zainstalować i w laptopie, i w telefonie osobno, prawda? Tak, w telefonie przypominajkę albo aplikację mobilną, jeśli jest przypominajka, to jak najbardziej. Czyli to nie jest przypisane do żadnego konta Google i samo się nie otworzy w telefonie, jak tam dodaliśmy, prawda? Samo się nie otworzy w telefonie. No właśnie. Mhm. Co ja chciałem też tutaj podpowiedzieć, że czasami Fanimani można wykorzystać w rozmowach z biznesem na zasadzie takiej, że jeśli na przykład kierujecie się do jakiejś firmy i no i ta firma z różnych powodów jak gdyby nie jest w stanie wesprzeć was darowizną, włączyć się w waszą akcję, zrobić wam po prostu przelew, no to możecie zastosować Fanimani jako taki dodatkowy wytrych, tak? Okej, okay, to rozumiemy to, ale czy online wysyłacie handlowców albo kogoś, robicie komuś rezerwację w hotelach, super. Czy możecie to robić po prostu razem z Fanimani, bo pamiętajmy, że zakupy firmowe raz są większej wartości, a dwa są bardziej regularne, więc to też jest sposób na wartości. To jest moim zdaniem topowa informacja, czyli już od tego nie ma wymówki, no bo jestem pewien, że nikt nie poprosił jeszcze większości firm, żeby kupowali z Fanimani dla nich. I tutaj no, trudno znaleźć tu jakiś argument, że oni odmówią. No, to jest tylko już zła wola. Jak ktoś wam tego odmawia, to znaczy, że to w ogóle wasza prośba nie chwyciła. Super. Ja myślę, że na naszych szkoleniach fundraisingowych dopiszemy to jako siódmą prośbę, bo my tam uczymy o 6 rzeczach, o które można poprosić, a tego jeszcze nie braliśmy pod uwagę. A to jest super prośba, bo ona nikogo nie obciąża. Dobrze. Jeszcze na koniec byś tylko powiedział, co na to mówią firmy, czyli czy są zadowolone, czy marudzą, czy Allegro mówi, już tyle kasy straciliśmy przez was, ileż można, co oni o tym mówią? Jak zawsze są tacy, którzy mówią dobrze, którzy mówią źle i tacy, którzy nic nie mówią. Czyli większość jest taka, która nic nie mówi, bo to jest po prostu biznes, który się wszystkim opłaca, tak? Czyli Allegro wydało pewnie mnóstwo środków właśnie w formie darowizn do Allegro przyszło, ale mnóstwo obrotu też zrobili, tak? Jeśli macie jeszcze sekundę, to zaraz zobaczę, czy jestem w stanie. Zostało nam jeszcze minus 9 minut, więc. Okej, okay, to mamy mnóstwo czasu. W naszym podsumowaniu chyba roku poprzedniego mamy taką informację o wartości zakupów, które można powiedzieć przeszły przez Fanimani. Razy 60 tak na okrągło, nie? 5 milionów razy 60, tak się spodziewam. W samym zeszłym roku to jest 110 milionów złotych. No to razy 20 no. Się robi, razy 20 coś. No, to jest, no. Także to po prostu, no partnerzy tak na dobrą sprawę też na tym zarabiają, no nie oszukujmy się, no mają klienta, mają sprzedaż, wszystko co jest im potrzebne do funkcjonowania. No to już teraz widzimy ile to roboty, żeby ten pierwszy miliard się przetoczył przez Fanimani, prawda? Już tam 11% za wami. No to będzie rosło geometrycznie, czyli myślę, że to zajmie wielokrotnie krócej, żeby następne. Taką mamy nadzieję, dlatego, że tak powiem, zachęcamy do korzystania, bo to tak na dobrą sprawę każdy na tym korzysta, a w związku z tym, że nie wiem, czy wy to odczuwacie, czy nie, no ale to gdzieś tam te czasy są różne i niepewne, no to jest to jakaś taka opcja dla tych, z którym ten słoik, szósty słoik przeznaczony na pomoc generalnie się zmniejszył, a być może musiał zostać w ogóle odłożony gdzieś i się kurzy. No właśnie.
Czyli oby nasze słoiki były pełne. Fani Mani nam pomagają w tym bardzo dobrze. Skończył nam się czas, więc musimy też zamykać powoli to spotkanie. Pomyślimy z Markiem i z Norbertem, jak zrobić jeszcze to w wersji dla zaawansowanych, czyli może spotkamy się z jakimiś mistrzami Fani Mani, którzy powiedzą, jak oni to zrobili, że mają po 100 tysięcy. Uwaga. Mhm. Marek, bardzo Ci dziękuję, że byłeś z nami, że się podzieliłeś wiedzą. Dziękuję również. Te portale fundraisingowe mają różne poukrywane skarby, o których mało kto wie, chociaż są na wierzchu. No i ja się czuję bardzo zmotywowany. Dzisiaj bardzo pomogłeś członkom Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, bo nie będą musieli płacić składek od tej pory, tylko będą sobie tam poklikają i będzie załatwione. No i z takich webinariów ma się ta machina nam rozwijać i służyć dobrym rzeczom. Dzięki bardzo. Dziękuję wszystkim za obecność. Miłego popołudnia. Dziękuję również. Do usłyszenia. Dzięki, wzajemnie. Hej. Hej.